Nazywam się Magdalena Kraczla, jestem psychologiem biznesu i zdrowia, konsultantem w firmie konsultingowej SMG KRC Poland HR, certyfikowanym trenerem i coachem, specjalistą w zakresie tematyki stresu i wypalenia zawodowego oraz systemów HR w organizacjach. Jako wykładowca ze studiami MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie jestem związana od początku, od pierwszej ich edycji. Atrakcyjność tych studiów wynika stąd, że są one praktycznie zaplanowane i praktycznie realizowane. I to jest bardzo ważne, bowiem wiedza, która nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce, jest martwą wiedzą, właściwie bezużyteczną. Jako psycholog biznesu i praktyk z ponad 20-letnim stażem, od wielu lat doradzam zarządom firm i menadżerom wyższego szczebla, jak wykorzystywać wiedzę psychologiczną w praktyce. I przez te wszystkie lata wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których umiejętności menadżera odnoszące się do użytkowania różnych zagadnień psychologicznych kończyły się na poziomie deklaracji. Często menadżerowie nie potrafią pójść dalej, czyli przejść od teorii do praktyki. Na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie prowadzę zajęcia z zakresu selekcji i rekrutacji pracowników, czyli fundamentalnego procesu z obszaru HR. Rekrutacja nie jest zadaniem łatwym, jest to proces dosyć złożony, bo wymaga oceny kandydatów do pracy, a są to osoby, które widzimy po raz pierwszy w życiu. Na moich zajęciach rozmawiamy o tym, jak dostosować się do zmieniającego się rynku pracy, który już dzisiaj w swojej strukturze jest rynkiem wielopokoleniowym, jak budować relacje z coraz młodszym kandydatem. Rozmawiamy o tym, jak profesjonalnie prowadzić rozmowę kwalifikacyjną, jak nie zdominować tej rozmowy, jak określić poziom kompetencji merytorycznych kandydata, predyspozycji osobowościowych czy jego motywacji do pracy. A przede wszystkim, jak unikać błędów podczas procesów rekrutacyjnych, które prowadzą do niewłaściwych decyzji kadrowych ze wszystkimi ich konsekwencjami dla organizacji.